festiwal Kolędnych Pastorałek został zainicjowany przez młodzież skupioną przy parafii Świętej Trójcy w Będzinie w roku 1995. W 1994 bo 95 był już konkurs. No i w ten oto sposób po 16 latach mamy 16 edycję. Rozrósł się festiwal, jak było w zeszłym roku, ilu uczestników, w ilu miejscach odbywały się przesłuchania eliminacyjne? 32 miasta w Polsce, jeden na Ukrainie. Ponad 1600 podmiotów wykonawczych wzięło udział. Około 20 tysięcy osób, tak według naszych obliczeń. Zawsze to powtarzam, to nie chodzi o ilość, tylko jakość, bo festiwal jest dedykowany po to, żeby krzewić tę najpiękniejszą, można powiedzieć, tradycję śpiewu polskich kolęd i pastorek. Myślę, że w Europie rzeczywiście jest to najpiękniejsza tradycja. Jesteśmy narodem o najbogatszym dorobku tego typu utworów. Kto może wziąć udział w festiwalu? Jakie warunki trzeba spełnić? Przede wszystkim trzeba ukończyć 7 rok życia, czyli mamy tę granicę dolną. Tej górnej nie określamy i trzeba być amatorem, czyli ten, który uczestniczy, może być tylko i wyłącznie po pierwszym stopniu szkoły muzycznej. Natomiast pozostali traktowani są już jako profesjonaliści, dlatego jest to festiwal dedykowany tylko dla amatorów. Mogą to być soliści, duety, zespoły wokalne, wokalne instrumentalne, chóry różnych kategorii i w różnych również przedziałach wiekowych. Jak i gdzie można się zgłosić? Najlepiej przez stronę internetową www.ofkip.pl. Do kiedy? Do 25 listopada. Między 9 a 20 grudnia w tych miastach 32 będą odbywały się eliminacje, czyli pierwszy etap konkursu, z którego do finału zostanie zakwalifikowanych 120 podmiotów wykonawczych i finał w Będzinie odbędzie się w roku przyszłym 2010 między 7 a 9 stycznia w Państwowej Szkole Muzycznej imienia Fryderyka Chopina, a uroczysty koncert galowy w niedzielę 10 stycznia o godzinie 16 w Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu. W ilu miejscach w tym roku są przesłuchania? W tym roku w 32 również, ale mam nadzieję, że za kilka dni będzie to 34 miasta. Trwają intensywne rozmowy z Międzyzdrojami i z Jelenią Górą.